robaczek. Już od dłuższego czasu nie widziałam takiego jabłka. Cieknie mi ślinka. Pyszne, daj się zerwać. Chcemy cię zjeść. Kęs dla każdego. Uważaj, to obcy. Ble, obrzydlistwo. Posłuchaj, robaczku, jeśli będziesz wchodził do naszych jabłek bez pozwolenia, możesz zostać zjedzony. Właśnie, musisz wyjść. Co się ze mną dzieje? Kręci mi się w głowie. Dobra, robaczku, odejdź. Nie może. Co? Ale przed chwilą chciałaś, żeby odszedł. Tak, ale robaczek teraz mieszka w jabłku. Byłoby nie w porządku wyrzucić go z domu. Cóż, nie bierz tego do siebie. Cześć, śliczny robaczku. Nie rozumiem, co robak robi na pikniku. Lubię go, jest zabawny. Nie, Grace! Jedzenie z robakiem jest obrzydliwe. Cóż, stali się przyjaciółmi. Wow, tyle robaków? Jak możesz mieć tak dużą rodzinę? I chcesz ich wszystkich sprowadzić do zatoki Tutti Frutti? Gdzie chcesz ich umieścić? W naszych owocach? To niemożliwe, robaczku. Owoce napędzają nasz świat. Tak, panie. Co nasze, to wasze. Tata zamieszka tu, mama zamieszka tu, młodszy brat zamieszka tu. Co ty robisz? Rezerwuję miejsce dla robaczej rodziny. To są nasze pomarańcze. Prawda, robimy z nich krajdżus. To picie krajdżus jest ważniejsze niż dom dla robaczej rodziny? Sorry, zawstydzacie mnie. Co jest z Angie? Bardzo dziwnie brzmi od kiedy poznała robaka. Trochę przesadzasz, jest taka sama jak zawsze. Ale czemu pełzasz po ziemi, Angie? Robaczek tak woli, robię to dla niego. Magic Tears Jelly! Zaczekaj, robaczku, już idę. Już jestem. Hej, hej. Wszystko dobrze. To wszystko jest bardzo dziwne. Wiedziałam. Boisz się Jellies. Chcesz, żeby odeszły? Wyrzucić Jellies z tego świata? Wyrzucić Jellies z zatoki Tutti Frutti? Tak, panie. Aha! Wiedziałam, że dzieje się coś dziwnego. Ten niegodziwy robel używa hipnozy. Oddaj nam jabłko. Nie, robaczku, obronię cię. Hej! Zahipnotyzuj Angie w tej chwili! Nie zahipnotyzujesz nikogo więcej! Odhipnotyzuj Angie, albo odejdziesz razem z Jelly! Co się stało? Nareszcie! Jesteś sobą! Robak cię zahipnotyzował. Chciał przywłaszczyć sobie owoce. Chcemy wygnać go z zatoki Tutti Frutti. Nie, dziewczyny, nie możemy go wygnać. Szuka domu dla swojej rodziny. To prawda. Chciał przecież dobrze. Wiem. Możemy dać owoce wszystkim, aby je zamieszkały. Świetny pomysł. Robaczek, dziękuję. Cześć, robaczku. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze z rodzinką i nowym domem.